W piątkowy wieczór na terenie Państwowej Szkoły Muzycznej zabrzmiała muzyka polsko-rosyjska. O tym, że do jednego słowiańskiego narodu należymy, doskonale wiemy. Łączą nas też obyczaje i podobne kultury. Jest to impreza cykliczna. Do tej pory wraz z Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica i panią dyrektor Grażyną Kałamagą organizowaliśmy właśnie ten koncert muzyki polsko-rosyjskiej w budynku liceum. Zorganizowany koncert miał szczególnie podniosły charakter, ponieważ byli na nim obecni zagraniczni goście. 7 studentów z Kaliningradu w ramach wymiany zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica odwiedziło Ostrowiec. Sami przyznali, że urzekła ich atmosfera panująca w mieście. Jestem prezesem Klubu Miłośników Kultury Polskiej, dlatego nam bardzo ciekawe, że nas zaprosili na taki koncert, bo nam to bardzo nas interesuje, kultura i historia Polski. Gościli ich uczniowie, którzy niespełna pół roku temu sami pojechali do Rosji. Chcieliśmy pokazać wszystko, czym możemy naprawdę się pochwalić tutaj, pokazać naszą polską kulturę, nasze związki naszej kultury z kulturą rosyjską, stąd szkoła muzyczna. Dla drugoklasistki Anny Klimas jest to przede wszystkim wspaniała przygoda i możliwość zdobycia nowych doświadczeń. Urzekła cię troszeczkę kultura rosyjska? Tak, bardzo mi się podobała i kultura, i to, jak ludzie tam się zachowują, ponieważ są bardzo otwarci i można było z nimi porozmawiać, pośmiać się i dobrze spędzać czas. Głównym urozmaiceniem koncertu był fakt, że został on poprowadzony przez nauczycielkę fortepianu w języku rosyjskim. Ja byłam pomysłodawcą tych koncertów już na początku. Starałam się to zorganizować dobrze i to jest taka dobra tradycja. To wydarzenie pokazało, że Polacy i Rosjanie powinni szczególnie dbać o wspólną tradycję i pielęgnować łączące ich więzi.